Jest dzisiaj z nami, tu schowany, bardzo skromniutki, artysta piwnicy pod Barnami. Rysownik mówił, że nie mówić, ale jest znanym rysownikiem i jego prace są, chodzą po strasznie wysokie kwoty uzyskują. I dzisiaj jest ten niezwykły moment, że on stworzy rysunek upamiętniający wieczór podczas utworu Ciągłość rozmowy, który będziemy przeciągać tyle, ile on będzie sobie życzył, ponieważ ostatnia kreska musi zostać narysowana i dlatego będziemy grać mnóstwo solówek. Chyba, że się spręży, to nie będzie solówek, panie Marku, nie pan? Także to wszystko zależy teraz od Łukasza. Żeby było lepiej, wydaje mi się, bo tak będzie najlepiej, jeśli ten rysunek, którego nie ma, od razu teraz zlicytujemy. Po prostu, kto da więcej, ten wyjdzie dzisiaj z tym rysunkiem. A wiadomo, że pieniążki wrzuci do puszki Fundacji La Fauna, interwencje i adopcje, Fundacja dla Zwierząt. Pan Łukasz Filak jest gotowy, ma już ołówek, ale jeszcze nie rysuje, bo to by był falsart. Ja najpierw muszę zlicytować. No jak nie pójdzie ten rysunek, to znaczy, że wie, że nigdzie nie zna po prostu i nie chcą kupić tego rysunku. Ale jest tu paru fajnych ludzi, którzy może nie zawiodą. I zaczniemy licytację. 50 zł. Kto da 50 zł za rysunek pana Łukasza? Jest 50 zł. O, pan od świateł jest genialny, bo już widzę, że widzę. 550 zł po raz pierwszy od pana Jakuba. Jest dobrze. Brawa! To jest już naprawdę dobrze. 550 po raz pierwszy. Czy ktoś przebije pana Jakuba? 550 zł. Rysunek, którego nie ma, czyli naprawdę okazja. I ramka jest gotowa i już jest opakowanie, co w Leroy Merlin kupiłam. Teraz tylko trzeba dorysować rysunek. 550 po raz pierwszy. Kto daje więcej? 550 po raz drugi? 1000! I bardzo dobrze! Kto to jest? Pan na mnie poświeci. A jak pan ma na imię? Krzysztof. Pan Krzysztof? Tak. A nazwisko? Wiem, że to jest dla teraz Urzędu Skarbowego niefortunne, żeby się dowiedzieć, ale byśmy chcieli jednak. Macka. Pan Macka? Nie znam pana wcale. Znam ja pana. 1000 po raz pierwszy za obrazek, którego nie ma. 1000 po raz drugi. Czy ktoś da więcej? Ha! Jest Jakub. Ile? Ha! Co pan Macka? Koniec? Czy to już poddaje się pan? Czy jest więcej niż 1200? 1200 po raz pierwszy. 1200 po raz drugi. I zostaje. A! Teraz pan w ostatniej chwili, że ja już normalnie patrzę pana Jakuba. Po stówce pan będzie podbijał. 1300 po raz pierwszy, niech będzie. 1300 po raz drugi. 1300. No pewnie. 1500, pan Jakub. 1500 po raz pierwszy. Pieski się cieszą, koty się cieszą. 1500 po raz drugi. 1500 po raz... Ha! Pan Jakub, Diagnostyka Polska, laboratoria, kupił obraz, którego nie ma. Szalony. Tak. Teraz gramy Ciągłość rozmowy. Poprosimy, o, to jest to już, co widzimy. Pokaż rękę, żeby państwo widzieli, że to ty. Nie ma rozsądku w eterze. Słową już ja nie uwierzę. Nim w twoje oczy nie spojrzę i prawdy w głębi nie dojrzę. Za to konteksty się wymykają i w siną dalej podążają. I jest dużo złych przymiotników i wykrzykników bez wyku, co prężą się, podskakują, bo nie hamują i nie chcą robić wyjątku dla poprzedniego wątku. I wciąż łamią zasady spójności i obłamy. I nie chcą robić wyjątku dla poprzedniego wątku. I wciąż łamią zasady spójności i ułamy. Brawa,
galozeitu. Nie mówże kobiec, jest dobrze? A to wyjmiesz z tego papierka i wyrzucisz to i obetniesz i oprawimy? Czy może to oprawimy potem? Tam, tam, finał! Taka jest prawda. Łukasz, brawo. Panie Jakubie, czy podoba się panu rysunek? Musi być Łukasz Filar, to jest artysta filmowy, musi być. Łukaszu, teraz cię będzie, prosimy, żeby w międzyczasie tam ktoś ci pomógł ładnie to wyciąć, oprawić w ramkę, dać w tą torebkę, tam jest taka szara z napisami, właśnie nie wiem z jakimi, ale takie fajne napisy tam są, good luck albo coś, albo coś innego. Panie Jakubie, chcę podziękować jeszcze raz za pana wrażliwość na sztukę. Nawet sztukę plastyczną. Dziękuję. Brawo jeszcze raz. Dziękuję.